mistrzyni UEFA to najważniejsze klubowe rozgrywki kobiece w Europie. W tym roku UEFA zdecydowała, że decydujący mecz odbędzie się w Eindhoven. Już wjeżdżając do miasta, widać było, że to będzie bardzo dobra decyzja. Na każdym kroku widać było banery informujące o tym, że dziś mecz. A co ważniejsze, na każdym kroku było widać ludzi ubranych w koszulki Barcelony i Wolfsburga. Także z nazwiskiem Pajor na plecach. Polka miała tego dnia szansę na podwójną koronę. Oprócz wygrania Ligi Mistrzyń walczyła też o koronę królowej strzelczyń całego turnieju. A właściwie miała ten tytuł przypieczętować, bo z 8 golami przed finałem miała 3 trafienia przewagi nad resztą stawki. Popularność kobiecej piłki stale rośnie, a udowadniają to liczby, także kibiców przed telewizorami. Ostatni kobiecy mundial we Francji łącznie zgromadził przed telewizorami ponad 1 miliard widzów na całym świecie. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Australii i Nowej Zelandii mają zgromadzić przed telewizorami nawet 1,5 miliarda widzów. I między innymi o tym porozmawiałem z mistrzynią świata i wicemistrzynią Europy, a także najlepszą w historii strzelczynią Ligi Angielskiej i reprezentacji Holandii. Tak swoją drogą sporo tego. Vivian Miedema. I tutaj oddzielne podziękowania dla firmy Just Eat, czyli polskiego pyszne.pl za zorganizowanie tej rozmowy i wspieranie kobiecego futbolu już od długiego czasu. Jakie są Twoje odczucia na temat tej całej edycji turnieju? To był bardzo dobry rok dla rozgrywek. W porównaniu do ubiegłej edycji turniej się rozwinął. Na trybunach mieliśmy dużo wyprzedanych spotkań. Dla nas, dla Arsenalu, to także był niesamowity sezon. Dotarłyśmy do półfinału. Myślę, że także dziś przed nami ekscytujący mecz. Nagrody za tę edycję Ligi Mistrzyń także wzrosły. UEFA przeznaczy dla zwycięzcy więcej niż przed rokiem, bo 350 tysięcy euro. Przegrany otrzyma 200 tysięcy. Dla kobiecej piłki to całkiem niezłe pieniądze, ale w porównaniu do męskiej to są drobne. Tak, musimy się rozwijać, żeby podnieść z murawy większe pieniądze. Odpowiedzialność za to leży na barkach wszystkich, FIFA, UEFA, ale także krajowych związków piłkarskich i klubów. Zrobiliśmy w ostatnim czasie bardzo dużo wielkich kroków, ale to wciąż nie koniec drogi. W dzisiejszym finale w Wolfsburgu zagra Ewa Pajor, najlepsza strzelczyni całych rozgrywek. Jak oceniłabyś jej styl gry? To bardzo dobra zawodniczka. Widziałam ją, jak grała przeciwko nam w 2 meczu. Przez ostatnie lata udowadnia, że jest klasową zawodniczką, bardzo dynamiczną i szybką. Potrafi świetnie urwać się defensorkom. Idealnie pasuje do stylu gry Wolfsburga. To świetne dla Ciebie, dla fanów w Polsce, że macie taką piłkarkę. Nie mogę się doczekać, jak się dziś zaprezentuje. Sam finał? Jazda bez trzymanki. Ewa Pajor strzela piękną bramkę z dystansu, potem dokłada asystę.
Wolfsburg prowadzi do przerwy 2-0, a Polka jest najlepsza na boisku. Ale Barcelona po przerwie włącza tryb mistrzowski i odrabia 0-2 na 3-2. Z wysokości trybun mecz oglądał pierwszy trener Wypajor, który od lat na jej mecze jeździ z flagą i w koszulce z jej nazwiskiem. 30. mecz za Ewą. Myślę, że tak. Jeździcie tak po całej Europie. Jeździmy po naprawdę ważniejsze mecze z Mugiem, wcześniej z Medykiem Koni, no i przez te wszystkie mecze reprezentacji. Dzisiaj mały włos, mówilibyśmy, że Ewa była najlepszą na boisku i że wygrała Ligę Mistrzyń. Po pierwszej połowie taki scenariusz się układał. Po pierwsze 45 minut byliśmy mistrzami, no. Później kolejne 5 minut po prostu zmieniło obraz całej gry, no i co, wygrał lepszy. Ale Ewa dzisiaj w pierwszej połowie grała naprawdę znakomicie. Pokazała swój charakter, pokazała swoje ambicje, swoje umiejętności. Z tobą znamy, że zawsze chcemy się profesjonalistką, no i dzisiaj to pokazała przynajmniej w części tego meczu. A Ewa prywatnie znasz dobrze, więc jakbyś nam powiedział też trochę o niej, jaka ona jest na co dzień, taka prywatnie w obyciu. Ewa znam od dziecka, myślę, że znam ją tak dobrze jak jej rodzice. Jej rodzice czy rodzeństwo, także jest to bardzo skromna osoba, bardzo ambitna, która stawia sobie bardzo wybudowane cele i do nich dąży. No i myślę, że po prostu to mistrzostwo Ligi Mistrzów nie założone w czasie. Ten rok jest szczególny, bo to rok Mistrzostw Świata. Australia i Nowa Zelandia to świetne miejsca do tego, żeby zorganizować taki turniej. Bo kobieca piłka cieszy się tam sporą popularnością. Zdecydowanie. Chociaż będzie tam nieco chłodniej, bo wówczas będzie tam zima. Ale to będzie wielki turniej. Oba kraje pokazały przez wiele lat, że nie boją się inwestować w kobiecy futbol. Patrząc na sprzedaż biletów, to będzie ekscytujący czas. Czarny koń turnieju, twoim zdaniem? Dark horse. Czarny koń. Może Australia. Nie są faworytkami, ale zagrają we własnym kraju, co da im olbrzymią motywację, żeby dobrze się zaprezentować. Co sobie myślisz, gdy czytasz komentarze w social media o kobiecej piłce? Nawet gdy podaje się twarde dane o rekordach frekwencji na kolejnych meczach, zdarzają się komentarze w stylu kogo to obchodzi. To wciąż duży problem dla kobiecego futbolu. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. To sprawa tych ludzi, którzy to piszą, że omija ich coś fajnego. Mamy XXI wiek i to, że kobiety mogą być częścią futbolowej społeczności, to coś wyjątkowego. A przecież nie zawsze tak było. Pewnie, że widzę czasami komentarze w stylu wróć do kuchni albo krytykujące poziom kobiecej piłki, porównujące ją do męskiej. W tym samym czasie nie widać tych porównań przy innych dyscyplinach. Nie deprecjonuje się osiągnięć biegaczek na 100 metrów, mimo że mają gorsze czasy niż mężczyźni. Musimy być cierpliwi, skupić się na robieniu swojej pracy i tworzeniu kolejnych interesujących rzeczy. Twoim zdaniem, w Polsce jest rzeczywiście szansa na to, żeby to tak kiedyś wyglądało jak tutaj dzisiaj? Myślę, że to jest perspektywa następnych kilku lat, jak najbardziej. Klub w Polsce się bardzo, bardzo rozwija. Jest to również duża zasługa m.in. Ewy, bo Ewa sobie też postawiła za cel m.in. promocję piłki nożnej w Polsce i m.in. robimy wspólnie turnieje piłki nożne dla dziewczyn Pajot-Tarczyńska. Zaprosiliśmy m.in. Wolfsburg, jest to turniej dla dziewczyny 2009 rocznika, także Ewa dużo, pomimo tego, że jest aktywną jeszcze zawodniczką, to już działa bardzo społecznie i bezpokojnie. Okej. Okay. I kiedy następną Ewę Pajot uda się taką wychować? No, trudno powiedzieć, no. Taki diament się pewnie trafi raz w życiu. No.
Twoje top 3 nadchodzących mistrzostw świata? To trudne pytanie. Ale powiedzmy, że USA, Australia, Anglia. Kolejny finał Ligi Mistrzeń odbędzie się już na dużo większym stadionie. Ponownie wielki mecz kobiecej piłki gościć będzie Wembley. Ponad 87 tysięcy z finału Euro przebić będzie ciężko, ale kto wie, co się wydarzy. A jeżeli dopiero zaczynacie się interesować kobiecym futbolem, albo po prostu chcecie sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi, najlepszą opcją będzie śledzenie nadchodzących Mistrzostw Świata w Australii i Nowej Zelandii, które odbędą się już od 20 lipca do 20 sierpnia.